Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Sebastian, Seb the Celeb. Let we go! Dzisiaj jedziemy z kolejnym zapachem, tym razem Mansera Cedre Boisé. Mam nadzieję, że wszyscy moi francuscy koledzy i przyjaciele nie będą do mnie dzwonić z moją wymową tutaj. Także Cedre Boisé, mam nadzieję, że powiedziałem to w miarę solidnie. Odpowiadam na pytanie, czy ten zapach od Mansery jest odpowiedzią na Creeda Aventusa. Butelka, jak zwykle, to samo. Może dla niektórych już jest to nudne, ale jest ona bardzo charakterystyczna i jeżeli widzimy tą butelkę, wiemy, że jest to zapach od Mansery. Chciałem tylko tutaj powiedzieć, że jak zwykle nalepka tutaj z przodu biała, napisane Mansera, Cedre Boisé, EDP Fum, 120 ml, pod spodem jest batch code, no i zakrętka tutaj w tym przypadku nie jest to ciemny fiolet, ale złoty róż. Cokolwiek to znaczy. Jedziemy. Pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o ten zapach, ciężko jest to zdefiniować. Najbardziej przypomina mi to kosz owoców z temperowanym ołówkiem. I do tego dodane jakieś przyprawy. Skoro jesteśmy tutaj już, przejdźmy szybciutko do nut. Na górze mamy cytrynę, czarną porzeczkę, bergamotkę i właśnie przyprawy. W środku są nuty owocowe, patchouli i jazmin. I na dole mamy cedr, skórę, drewno sandałowe, wanilię, mech i piżmo. Cena tego tutaj flakonu około 290 zł, czyli około 54 funtów. 270 zł. Nie 90, 70. Projekcja i długotrwałość i tutaj po raz pierwszy Mansera mnie troszkę rozczarowała. Długotrwałość tego zapachu do około 5 godzin, projekcja ze skóry 2 godziny później. Może przez godzinę jeszcze można go czuć tutaj na nadgarstku i to jest tyle. Zapach został stworzony oczywiście przez Piotra Montel w 2011 roku. Czyli już 10 lat temu, jeżeli oczywiście oglądacie to wideo w 2021. Simple maths. Cedre Boisé z francuskiego oznacza to oczywiście drzewny cytrus. Jest to zapach unisex, zapach aromatyczno-cytrusowy. Dużo osób mówi, że jest to odpowiedź Mansery na Creed Aventusa, ale szczerze jest to zupełnie inna kompozycja. Nie jest to oczywiście klon Creeda Aventusa. Jest solidnym zapachem i nie powinien być oceniany jako podobny do, i tutaj po trzech kropkach wstawiamy to, co chcemy. Nie, zupełnie inny i sam w sobie zapach z klasą. Komplementy. Typowy zadowalacz tłumu, także gdziekolwiek, jakkolwiek możemy to spryskać i będzie bardzo przyjemnie. Jest troszeczkę bardziej unikalny niż zwykłe zadowalacze tłumu i postawi to nas w pozycji, gdzie będziemy pachnieć troszeczkę inniej niż inni. Teraz jak pachnie ten zapach? Na początku oczywiście cytrusy, ale nie są to cytrusy kwaśne, tak jakby połączone troszeczkę z wanilą. Dodana jest do tego odrobina słodkości, ale to nie jest słodkie. Balans jest dokładnie po środku. Czym dłużej, tym mniej owoców i bardziej odczuwane jest właśnie drewno i troszeczkę kadzidła. Gdzieś pomiędzy przeplata się oczywiście również skóra, ale jest bardzo delikatna i subtelna. Elegancki, sportowy, przyjemny, lekko słodki. Kto mógłby go nosić? Szczerze, bardziej przychyla się ten zapach w stronę mężczyzn niż kobiet, mimo to, że jest to zapach unisex, zwłaszcza po 30 minutach, kiedy owoce schodzą na drugi plan i do góry. A drewno zaczyna odgrywać pierwsze skrzypce.
Na jakie okazje łatwo się ten zapach nosi? Praktycznie na co dzień można go używać, na siłownię, do pracy, gdziekolwiek. W miarę wszechstronny, pewnie nie użyłbym go w zimę, ale jeżeli chodzi o wiosnę, lato i jesień, tak, da radę. Teraz odpowiadając na pytanie, czy jest to francuska odpowiedź na Creed Aventus, nie do końca. Jest to zupełnie inny zapach, może jest troszkę zainspirowany właśnie Aventusem, ale kompozycja tego zapachu i metamorfoza od otwarcia do aż dry down jest zupełnie inna. Solidny zapach od Mansery. Jedyne co tutaj mogę powiedzieć jako minus, to jest właśnie projekcja i długotrwałość tego zapachu. Troszeczkę rozczarowuje. Zapach, który bardzo, ale tu bardzo mi się podoba, ale nie jest to zapach, w którym jestem zakochany. Jeżeli miałbym ocenić ten zapach w skali od 1 do 10, 7. Także werdykt, czy powinniśmy tego zapachu unikać, rozważyć, dodać go do listy, czy kupić. Wydaje mi się, że powinniśmy go rozważyć, ale po kilku testach. Kończę, pozdrawiam. Sebastian, Seb de Celeb. Peace!